Trzeba się przywitać kulturalnie. Czekaj. Ja nie jestem przygotowana. A ty się musisz przygotować? No, co myślałeś, że tak po prostu przyjdę sobie jakiś tygodnie? No nie. Nie wiem, o co chodzi. Cześć kochani, idziemy zaraz po okulary dla Dawida, bo niedługo są święta i on już chodzi bez tych okularów. Teraz już w ogóle nie nosi okularów, bo rozwalił je całkiem. Nie nosi ich już ponad 3 tygodnie, no bo byłam chora, on też miał tą ospę, więc nie mieliśmy jak iść po nie. Dawidek, masz te okulary? Nie mam. A wiesz, gdzie one są? Wiesz, nie gdzie? Wiem. Bo musimy je zabrać. Może będą takie same ramki i nie będziemy musieli płacić za nowe oprawki. Przygotowałeś się? Ja nie wiem, co on robi. Serio, nie wiem, o co chodzi. Wczoraj nie nagrywałam vloga, bo praktycznie nic się nie działo. Nagrałam 3 filmiki z serii Mierzymy, więc wiem, że je lubicie, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Pewnie... No nie, pewnie ze 2 już są teraz w tym momencie na kanale. W momencie, jak właśnie oglądacie ten filmik, nagrałam ubrania ze sklepu Joins, Shein i Bonprix. Całkiem fajne, jest tam trochę fajnych ubrań, więc możecie sobie zobaczyć. No i teraz już śmigam załatwiać sprawy. Trochę mi się tego wszystkiego nazbierało i od kilku dni próbuję w ogóle ogarnąć zaległości, ale jest ciężko. No, ta choroba to była porażka, porażka po prostu. Chodź tu, Balbina, chodź. Kici, 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 kici. No chodź. O, Zeniu przyszedł. Balbina, chodź, patrzcie, co ona robi. Chciałam pokazać, jaka jest brudna. Dlaczego ty się tarzasz w tym piachu? Paskudo, co ty zrobiłaś? I do łóżka mi wskoczysz zaraz. I jak ty teraz wyglądasz? Pokaż, jakie masz okulary. Pokaż z boku. Słuchajcie, udało nam się kupić okulary o identycznym kształcie, więc pan optyk tylko nam zmienił szkiełka i nie musieliśmy czekać, mamy od ręki nóweczki. I teraz już nie zniszczysz tak szybko, co? Tak. Tak, bo na Dawidka czekają tam takie czerwone, takie, które mu się bardzo nie podobały. I teraz jak za szybko zniszczy te, to dostanie te czerwone. Tak? Mamy umowę? Nie? Ale pan optyk mówił, że to jest normalne i że dzieci właśnie niszczą okulary. Że nie ma w tym nic dziwnego. Co nie znaczy, że nie trzeba na nie uważać, tak? Jak się kładziesz spać, musisz pamiętać, żeby je zdejmować, no nie? No, piona. Od razu lepiej w okularach, co? Tak. Ślepy trochę byłeś, nie? No. Słuchajcie, ja mam na dzisiaj dosyć. Te zakupy w dobie pandemii to jest po prostu rzeźnia. Gdzie byliśmy? Podjechaliśmy na pocztę, ale jak zobaczyłam, jaka jest kolejka na zewnątrz, to tylko spojrzałam sobie na widzę jeszcze, ile jeszcze mam dni na odbiór i stwierdziłam, że nie wiem, może jakoś podjadę wcześniej rano albo nie wiem, innego dnia, bo naprawdę nie miałam ochoty stać w tak długiej kolejce. Potem gdzie byliśmy? U optyka, w mięsnym, w 2 mięsnych i w Biedronce. Tak? Gdzieś jeszcze byliśmy? No mów coś, odzywaj się. Nie. Chyba nie. Aha, i w kiosku byliśmy. Trzech. W kiosku byliśmy. Kupiłam rzeczy do 2 filmików, ale nie będę zdradzać, co to będą za filmiki, ponieważ jest pewna wstrętna osoba, która jak ostatnio się pytałam was, czy chcecie taki filmik, to chodziło o sprzątanie i o... chciałam powiedzieć food haul. I haul spożywczy to od razu nagrała takie filmiki, więc nie będę zdradzać, bo pewnie znowu zrobiłaby to samo złośliwie. I co, pokażemy, co kupiliśmy, nie? Tak. No. O, kot przyszedł, taka brudna i teraz nam tutaj, bo mięso czuję, mamy mięso na grilla. Właśnie stwierdziliśmy, że zrobimy grilla takiego dla całej rodziny w niedzielę i wzięłam iced tea Lipton i wzięłam też kolę. To nie, to jest do filmiku, to rzeczy do filmiku nie pokazujemy na razie. No i wzięłam pomidorów dość sporo, bo tak jak mówiłam, my lubimy sobie i tak zjeść same i też na sałatkę do tego grilla będą, na chleb. Ja w ogóle zapomniałam, że są święta i dopiero przypomniało mi się, kiedy? Wczoraj przypomniało mi się, że są święta. Planowałam wybrać się na zakupy w poniedziałek, no i dobrze, że zorientowałam się, że przyszły poniedziałek będzie wszystko zamknięte, bo
No co, zostalibyśmy bez jedzenia, pewnie by nam zbrakło. Więc dzisiaj zrobiliśmy duże zakupy, arbuz, tak? Co tam jeszcze mamy? Wzięliśmy sobie zapiekankę, taką, żeby ją może nawet zamrozić i żeby mieć na czarną godzinę w zamrażalniku. Tu na grilla sos tatarski, uwielbiamy go. Jeszcze mamy jabłka, ale dokupiłam kilka, bo były takie naprawdę duże, przepiękne. Dobra, tutaj rzeczy, które mam do filmiku, to nie pokazuję. Szpinak. Pesto, chłopaki uwielbiają pesto i to jest chyba najszybszy obiad na świecie. Wystarczy ugotować makaron, do tego gotowe pesto. Jest pochodne. Chociaż czasami też robię z pomidorów świeżych i suszonych i troszkę przypraw, po prostu blenderem wszystko blenduję. I też wychodzi dobre pesto. Chrzan, bo nie wiedziałam, czy mamy, czy nie mamy, więc wzięłam. Chłopaki chcieli Kinder Bueno. W sumie Dawid chciałby, bardzo z nami nie jechał. Dobra, to jest... Tutaj mamy chipsy. Słuchajcie, jak się bawić, to się bawić. No i cukinia na grilla, niestety była tylko taka, więc nie wiem. Mleczko dla Dawida, mozzarella też do jakiejś sałatki na grilla. Bagietki dwie na grilla, ja je zamrożę dzisiaj, bo dzisiaj mamy piątek, więc zamrożę je. I grilla będziemy robić w niedzielę, bo w niedzielę ma być w ogóle super ciepło, ma być 21 stopni. I wtedy sobie otworzę, rozmrożę. I wyłożymy na grilla i już. To też jest do filmiku. Wziąłam galaretkę, bo stwierdziłam, że może zrobimy biszkopt. Co ty na to, Dawid? Mamy jakieś mrożone owoce? Upieklibyśmy biszkopt, co? No, zastanawiałam się, czy nie kupić tego gotowego, ale one są tak obrzydliwe, mają tak sztuczny smak. To też do filmiku. I wziąłam jeden camembert na grilla. Nie było tych takich, wiecie, tych, które są niby specjalne na grilla, więc nie wiem, czy... Ale chyba to chyba wychodzi na to samo, tylko trzeba uważać po prostu, żeby nie wypłynął. Tu mamy wołowinę na gulasz, ale ja wzięłam na szaszłyki, bo najpierw kupiłam w mięsnym wołowinę karkówka, a potem stwierdziłam, że będzie jej za mało, więc jeszcze wzięłam to. Mam nadzieję, że nada się na grilla, bo ja się na mięsie bardzo znam. Bardzo długo mięsa nie jadłam. Wzięłam też łososia z koperkiem. Jeden dla mnie, drugi dla Dawida, ale mam go gdzie indziej. Lody kaktusy, jedne z nielicznych takich słodkich lodów, które ja lubię. Dawidku, musimy je od razu włożyć do zamrażarnika. Jeszcze jednego brakuje. O, tutaj jest ten drugi łosoś. Mam też przyprawy. Gofr, bo chłopaki bardzo chcieli, chociaż lepsze są takie, jak się zrobi samemu, ale wiecie, na czarną godzinę. O, tu masz jeszcze jednego kaktusa. Twix dla mnie, bo ostatnio tak chodził za mną Twix, że musiałam sobie kupić paluszki. To też do filmiku, więc nie pokazuję na razie. Musli. Długo szukałam takiego musli, które będzie mi smakowało, bo ja nie lubię, jak są jakieś suszone owoce, jakaś czekolada, takie rzeczy. Lubię takie właśnie najbardziej klasyczne, najbardziej naturalne. I to jest całkiem spoko i jest bardzo tanie. Dokupiłam też trochę sera, bo chłopaki zjedli już chyba 3/4 tej dużej paczki, którą ostatnio kupowałam. Papryka. Nie było takich zwykłych papryk, więc wzięłam taką długą. Też na grilla będzie do szaszłyków. I wzięłam musztardę sarebską, ja zazwyczaj kupuję inną, chyba z Kamis. I to jest taka moja ulubiona, ale nie było jej, więc wzięłam tą, mam nadzieję, że będzie smaczna też. I mamy tutaj też dżem malinowy. I krokiety. Krokiety też chodziły za mną już tak od dłuższego czasu, więc wzięłam. Jeden grejpfrucik, trochę pomarańczy. Widzę, że wszystko mi tutaj wypadło. To do filmiku.
Mój ulubiony ketchup, łagodny Włocławek, to jest po prostu od lat mój najlepszy ketchup ever. Uwielbiam go. I wzięłam też skrzydełka, dlatego że właśnie miałam ochotę na skrzydełka z grilla i zjedliśmy ich dużo, bo nie wiedziałam, ile zjemy, więc są aż 3 opakowania i może się okazać, że będzie trochę za dużo. Ale jeżeli tak, no to oczywiście zostawię je, zamrożę, pewnie użyję do rosołu. Wzięłam banany, takie specjalnie wybrałam takie zielone, bo banany jeszcze mamy. I tutaj Dawid chciał na grilla takie parówki. A, sok Dawid chciał. Dawid, ja mam tutaj twój sok! I tu wzięłam też jakieś przyprawy na grilla, dlatego że już nie pamiętałam, czy w ogóle mam w domu jakieś przyprawy, czy nie. No i tutaj wzięłam karkówkę, ale wzięłam jej za mało, bo wzięłam tylko 0,5 kg, dlatego dokupiłam też w Biedronce później. I 6 kiełbasek śląskich też będą na grilla, także szykuje się niezła wyżerka. Dla Dawida wzięłam... Ale to w kiosku. Gazetka Lego Ninjago. Chyba te wszystkie gazetki Lego kupujemy, bo on je bardzo, bardzo lubi. I co tu jeszcze mam? O właśnie, mam maść na bliznę. To jest w ogóle coś innego niż mi polecałyście. Polecałyście Cepan. I nie było właśnie Cepanu i pani dała mi taki, jaką ja mam brudną rękę i suchą. Ale to jest, słuchajcie, od noszenia tych rękawiczek i żelu antybakteryjnego. Strasznie to wygląda, muszę ręce pokremować, nakremować. Zazwyczaj rąk nie kremuję. I ona kosztowała chyba 30 zł i 30 groszy. Za 15 gram, więc dość droga i wydaje mi się, że... Chociaż, no nie wiem, słuchajcie, no widzę, że mi te blizny już schodzą, więc chyba nie będzie tak źle. Pisałyście, że one zejdą, że nie mam się tym przejmować. I to już jest wszystko. Więc mam nadzieję, że one rzeczywiście zejdą. No i że nie będę musiała, nie wiem, jakichś zabiegów robić bolesnych i tak dalej, bo strasznie się tego boję. Na samą myśl po prostu o śmieciarki przechodzą. Pokaż się tutaj. Chodzi teraz za mną cały czas i mamo, czy nagramy dzisiaj i co? Musimy dzisiaj nagrać ten filmik. Tak. Nie ma wyjścia. Ale wiesz, co najpierw musisz zrobić? Bo będziemy nagrywać tu u ciebie w pokoju. Dun, 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 No, kolego, jak ty chcesz nagrywać dzisiaj jakiś challenge czy coś, to wiesz, co trzeba tutaj zrobić w pokoju najpierw? Tak jest. Co trzeba zrobić? Sprzątać pokój. No to do dzieła. Te wszystkie ubrania są brudne? No. A ile? Dlaczego ich się tu... Nie, 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 kochanie, piżamka na pewno nie jest brudna, bo w niej spałeś raz. Już ci trochę pomogę, nie będę taka. Bywało gorzej, no nie? O wiele gorzej, no. A to sobie chcesz zostawić do czegoś, czy może... Nie, no to i tak jest podarte. No. Ty sobie lubisz zostawiać właśnie takie jakieś kartoniki, takie rzeczy, no nie? O, mamy tutaj coś takiego. I to kupiliśmy już dawno, dawno temu. Ja takie właśnie... To są takie jakby jakieś mini słodycze, coś takiego. Ja to widziałam u Agi Grzelak na kanale i to mi się wydawało bardzo, bardzo fajne. I kiedyś w jakimś sklepie w Warszawie z takim, to były właśnie takie różne rzeczy z całego świata, jakieś słodycze. Znalazłam to, trafiłam na to przypadkiem i kupiłam. Ile to kosztowało? 28 zł. Może sobie to jutro zrobimy, Dawid, co? I też nagramy vloga. No słuchajcie, jakoś trzeba sobie ten czas organizować. Już po kolei we wszystkie gry gramy. Niestety naszą ulubioną grę... W sumie to jest moja ulubiona. Twoja też? Nie. Katan? Nie, nie? Bo ja moja ulubiona Minecraft. No tak, ale chodzi o planszówki. A. Jaka planszówka jest twoja ulubiona? Rancho może, co? Czy nie? Nie. Nie? To o tym nie wiesz, która? Nie wiem, ale myślę. Ja lubię Katan i Katan mamy u Łukasza. Ale no nie wpadliśmy na to, że nie zobaczymy się przez tą sytuację aż tak długo. Myśleliśmy, że tak jak zwykle zobaczymy się, nie wiem, za tydzień, za 2 tygodnie. A tu lipa. Ale kochanie, wiesz co, jeszcze będzie trzeba odkurzyć tutaj na podłodze, bo widzę, że się
że był mały wypadek z popcornem. No nie? Tak. Dawid, a co robimy z włosami? Będziesz czekał, żeby się u Bobiego obciąć, czy zaufasz mamusi? Bądź szczery. Ja wiem, co chciałbyś powiedzieć. Co? Nie wiem. Ja bym musiała kupić maszynkę, ale wtedy jak was ogolę, to ja się boję, że będziecie wyglądać jak z poprawczaka. Myślę, to jest poprawczak? Nie ma. Takie więzienie dla niegrzecznych dzieci. Ale takich, wiesz, które robią bardzo, no nie takich niegrzecznych, wiesz, że na przykład nie słuchają rodziców albo coś tam zbroją, ale takich, które na przykład ukradły coś i nie chcą się zmienić i cały czas robią takie brzydkie rzeczy, to wtedy muszą iść do poprawczaka. Wiesz, o co chodzi, nie? No, proszę tutaj wszystko ładnie poukładać i będziemy nagrywać. Dawid? A powiedz mi, dlaczego ta jedna poduszka jest tam na podłodze? Bo to jest miejsce dla kota. Ja wiem, że to jest miejsce dla kota, ale to była twoja poduszka, na której ty spałeś. To jest twoja pościel, a tam teraz... Tam śpi kot. Ale ona jest teraz cała brudna od sierści. Wiem. Przecież nie może brudny kot spać w twojej pościeli. I co teraz, to ma tutaj być, tak? Nie wiem. Ogarnięte. Z grubsza można nagrywać chyba. Jeszcze biurko wytrzemy, przestawimy je sobie i możemy nagrywać. Wszędzie było pełno sierści, wszędzie we wszystkich kątach, a to dlatego, że Zenek się nie myje. Tak jak wszystkie koty się myją cały czas, Zenek się nie myje i on chodzi po prostu z takimi kłakami, które mu wstają gdzieś po bokach. To naprawdę nieporządny ten nasz Zenek, nie? Brudas! A ty mu swoje poduszki oddajesz. No ja nie wiedziałam, że taki brudny jest. To mógłbyś spojrzeć na tę poduszkę, jest czarna. No. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego grilla jutro. Żebyśmy jutro zrobili. No. Tylko dziadek musi gaz załatwić. A podobno nie ma. Jak kupisz mi takie więcej, to ja sobie wykleję to tutaj. Całe? Mhm. To muszę otworzyć centra handlowe najpierw, bo ja to kupowałam w Deals. No, możemy też w Anglii kupić, w Puntlandzie pewnie będzie. Fajne to jest, nie? Pokaż. Tak. Tu z tyłu jest taka taśma klejąca. Można sobie przyklejać dowolnie. I co, będziesz sobie tu przyczepiał coś? Jakieś klocki Lego? Czy po prostu chciałbyś sobie tak wykleić? No, może czasami będę sobie tak przyklejać. Pomyślimy. I to podobno można sobie przecinać może szczękami też. No, można. Mhm. Pewnie, że można. Chciałbyś niebieskie tylko, czy w różnych kolorach? No, na przykład będę miał całe niebieskie, tutaj na przykład zielone, tutaj na przykład białe, jakieś. Nie wiem, jakie jeszcze kolory były. Było różowe, na pewno. Ale różowego nie chcesz. To co? Ja muszę najpierw przygotować to wszystko do nagrywania. Bo to jest bardzo ważne, żeby te produkty mi się nie pomyliły. Czy my będziemy jeszcze dzisiaj coś nagrywać? Bo chyba nie będziemy tego piasta piec. Ciasta piec dzisiaj. Czy będziemy? Od ilu dni próbujemy to ciasto upiec? Może byśmy upiekli jednak dzisiaj. No kupię skryta. Albo jutro upieczemy jednak. Dzisiaj. Ale dzisiaj już jest dosyć późno, bo nam strasznie długo nam na zakupach zeszło. I teraz właśnie nie wiem. Dawidku, możemy byśmy jutro upiekli to ciasto. Bo mi się już dzisiaj nie chce, szczerze mówiąc. Wykończyły mnie te zakupy. To nie jest na moje nerwy.
objechałam całe miasto, żeby sprawdzić, gdzie jest najmniejsza kolejka. Ale już nie musimy na żadne zakupy jechać. Dopiero po świętach, także spoko. Wszystko mamy. Wszystko. Totalnie wszystko. Teraz tylko siedzieć i nagrywać. Lubisz nagrywać z mamusią, co? Chodź tu do mnie. On się zawsze pyta, kiedy będzie mógł coś ze mną nagrać. W końcu się możemy przytulać. Przez 2 tygodnie nie mogliśmy się przytulać. Miałeś bąble wszędzie, nie? Bartek miał nawet na rękach. Oni właśnie mieli strasznie dużo bąbli, więcej niż ja miałam, ale ja fizycznie zniosłam to gorzej, bo ja miałam cały czas gorączkę, w ogóle nie miałam siły i tak dalej, i tak dalej. I to swędzenie. Mam teraz taką traumę, że w każdym vlogu o tym opowiadam. Dobra, bo zanudzamy trochę. Zanudzamy. To pożegnamy się. Pożegnamy się. Niedługo na naszym kanale będzie film. Taki, w którym chłopaki będą występować w roli głównej, ale nie zdradzimy, o czym będzie. I on pojawi się jutro, pojutrze, po pojutrze, nie wiem. Więc dzisiaj już się z wami żegnamy. Dzięki, że byliście z nami w takim filmiku. No taki zwykły filmik, w sumie no co, nic takiego nie było ciekawego. No, ale jutro będziemy piec ciasto i to nagramy. Jeżeli będzie dobre, to wam polecimy. A ty przypilnuj, żebyśmy my jutro to ciasto rzeczywiście upiekli. No. Bo już przekładamy. Już trzeci dzień przekładam. Dobra, papa, papa, buziaczki. Jeżeli lubicie vlogi, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem.